Siemanko, dla MMA.pl Adam Lewicki, a ze mną Norbert Dis Gierczak. Siema, no kurczę, chyba pierwszy wywiad dla portalu MMA? No, bez kitu, to jest pierwszy wywiad dla portalu MMA. Tak jakoś dziwnie wyszło. No i jak się czujesz przed kamerą kanału MMA.pl? Wiesz co, ogólnie przed kamerą czuję się git, bo robię to na co dzień, więc jakoś nie sprawia mi to większego problemu. Co prawda tym razem nie jestem u siebie na kanale, więc nie mogę zrobić mi na cięć i super śmiesznego montażu, chyba że zrobisz mi super śmieszny montaż. Tutaj mamy centrum dowodzenia, więc to trzeba... Aha, okej, to też nie będzie super... A nie, ogólnie przed kamerą czuję się raczej swobodnie, ale muszę przyznać, że jak tam przed chwilą wszedłem ogłosić moje dołączenie do High League, to mnie trochę ścięło. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, no bo też, wiesz, pracowałem po eventach, jak jeszcze zajmowałem się sportem, prowadziłem nieraz stage'a, ale to wejście do oktagonu i gadanie o walce przed jeszcze większą publiką, no to było dla mnie mimo wszystko trochę takie stresujące, szokujące bardziej, takie, wiesz, ścięło mnie. Jak ci się ogólnie dzisiaj gala podobała, High League? Zarąbista, super była. W sensie ta walka 1v1v1, która zmieniła się w walkę 2v1, mówiąc językiem gamerów, no nie podobała mi się. Uważam, że to był tak zwany kutasi ruch ze strony chłopaków. No nie fair trochę, no. Trochę nie fair, wiesz, w sensie, ale jakby mogli chociaż na drugą rundę sobie to przemielić, wiesz, i zacząć się między sobą pizgać, albo już w ogóle tak jak to powinno być, że każdy na każdego. No ale z drugiej strony też każdy, kto pisze taką walkę, musi brać pod uwagę, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale z punktu widzenia odbiorcy, osoby, która siedziała na publice, no nie podobało mi się to zbytnio. Mhm. Czyli drugi raz byś takiej walki nie chciał po prostu zobaczyć? Chciałbym, ale wydaje mi się, że taka walka powinna być podyktowana troszeczkę innymi zasadami. Z racji tego, że takie walki nie dzieją się często, nawet w świecie freakowym, to nie ma pod nie zasad. A według mnie właśnie to zasady jakoś powinny definiować coś takiego, nie, że jeżeli dwóch aktywnie cały czas rzuca się na jednego, to sędzia to powinien rozpinać. Bo inaczej to nie ma sensu, bo dwóch sprowadza jednego gdzieś tam pod siatkę, gdzieś tam na glebę. No i to traci trochę, wiesz, fan, to traci jakąkolwiek klasę i niefajnie się to ogląda. Mhm. Tak. Ale wiesz, ja tutaj się skupiłem na negatywnych rzeczach, ale na przykład walka dziewczyn była... Wieczoru. Tak, walka Natsu i Lexi była zajebista. Szczerze mówiąc, patrząc, wiesz, na tam te media treningi, czy tam w ogóle na to, jak dziewczyny się zruszają na zajawkach, byłem przekonany, że Lexi pociśnie, że Lexi wygra, więc w tym miejscu zwracam honor Natsu, naprawdę kawał dobrej roboty. Natsu zawalczyła kapitalnie, jak na to, że te dziewczyny naprawdę krótko ćwiczą. 3 miesiące, no. No stary, Japchan też ćwiczył 3 miesiące, Bonus ćwiczył dużo prawie dłużej. 3 lata. No i 5 w Shaolinie, nie? No ale pokazali, według mnie, ich walka była dużo gorsza od walki dziewczyn. Ale to też, wiesz, jakby inna waga, nie? Wiadomo, że chłopy w tej wadze się szybciej męczą, a dziewuszki, które są lekkie, mają dużo więcej pary. Ale szapoba dla dziewczyn, bo dały kawał dobrego performance'u. Norbert, no trzeba powiedzieć to jasno, twitchowy... Przepraszam, ostatnia rzecz w odniesieniu do walk. Okay. Kuba Nowaczkiewicz, mój kumpel z klubu. Oczywiście. Wielkie gratulacje dla Kuby, świetna walka. Po pierwszej rundzie chłop wyłączony, odesłany gdzieś tam na SOR. Dobra robota. Sam się do was do klubu już wybieram, ale coś mam nie po drodze. Tak. No to wbijaj, stary. Dobra, dzięki za zaproszenie, to już teraz oficjalne, już nie mam opcji po prostu. Tak, teraz już odpadło przed kamerami, więc teraz już wiesz, nie możesz się wyściemniać. Miałem o coś zapytać i wytrąciłem. Twitcha, właśnie, dzięki. Trzeba prosto, jasno powiedzieć, że świat Twitcha wchodzi już mocno na scenę MMA, bo i na Fame MMA ogłoszony był Popo, tutaj właśnie walczył Japchan. Teraz jesteś ogłoszony ty, no powiem znaczy, szczerze. Ja od świata Twitcha odbiłem już dobre 2-3 lata temu do świata YouTube'a i szczerze mówiąc to w tym świecie YouTube'a bardziej się odnalazłem niż na Twitchu. Zresztą wydaje mi się, że świat YouTube'a też bardziej lubi mnie niż świat Twitcha, który no chyba w dalszym ciągu za mną nie przepada. Ale to jest w sumie dobra okazja, żeby pokazać im się trochę na nowo, pokazać jak dużo się u mnie zmieniło, kiedy znalazłem się w nowym środowisku, zacząłem robić nowe rzeczy. Bo uważam, że zmieniło się w chuj. Myślisz, że na dobry początek jakieś stare konflikty do wyjaśnienia w klatce? Wiesz co, stare konflikty zostały gdzieś tam zawieszone i ja ten pakt staram się respektować, mimo tego, że w mojej ocenie... Ale organizacje tam... pewnie chcą ten pakt. A tam wiesz, co organizacje chcą, no to niech sobie chcą, nie? Wiesz, ja bym chciał na przykład, żeby Nitrozyniak, który tam idzie, dał mi buzi w policzek, ale patrz, nie chyba nie da. Nie, zapytać? Nie. Zapytać go? Zapytaj. Nitro! Nie słyszę. Nie, no żartuję, nie chciałbym, zmieniam zdanie. Zmieniam zdanie. Jest przystojny, ale nie w moim typie. Ale no, to coś to zabrzmiało, później brazylijskie jiu-jitsu przyjdzie robić na trening. Tak i będzie niezręcznie, nie? Nie no, świruję. Nie wiem, tak jak mówię, wiesz co, ja nie ulegam raczej prowokacjom ze strony organizacji. Organizacja zresztą też wydaje mi się, że ma bardzo spoko podejście, bo rozmawialiśmy o tym, ja mówiłem, że raczej chciałbym sobie załatwić walkę, którą dogadamy kuloarowo i którą poprowadzimy w ludzki, cywilizowany sposób, bo wiesz,
Nie po to pracowałem nad sobą ciężkie 3 lata, nie po to rzuciłem streamowanie, rzucanie kurwami przed komputerem, denerwowanie się, nie po to zacząłem kierunkować swój gniew w matę, żeby wyciągać jeszcze raz to samo na konferencjach. Ale ja wiem, że niektórzy powiedzą, o, Norbi nie będzie robił dymów, no to będzie stypa. Nie, no spoko. Zadbam o to, żeby stypy też nie było, obiecuję. Dymy tutaj są chyba na pierwszym miejscu, czyli podsumowując, stary diss, ten nielubiany przez publikę, już się skończył. Nie, no nie wiem, to jakby nie moja ocena, to publika powinna ocenić. No jak czujesz? Jak to czujesz? Znaczy, czuję, że moje cechy personalne pozostają takie same, no nie? Dalej jestem kolesiem, który gdzieś tam potrafi dać się ponieść gniewowi, tylko że teraz tego gniewu nie wylewam przed kompem jak frajer i nie pluję w monitor, tylko zostawiam cały swój gniew na macie. Wlewam go w treningi, wlewam go w robotę, w pracę nad kontentem, bo mimo wszystko no, praca nad kanałem pochłania naprawdę dużo i naprawdę ciężko to pogodzić z treningami, więc staram się przeguwać mój gniew w siłę, ale w dalszym ciągu niestabilny. Okej, a powiedz w ogóle, co cię skierowało, żeby trafić na matę i żeby zacząć trenować MMA? Wiesz co, ja przez długie lata miałem problem z wagą. Ogólnie jako dziecko tam brałem jakieś sterydy na alergię i w tamtym momencie strasznie utyłem jak bańka. Potem brałem strasznie dużo cheeseburgerów do ust, no i wyszło jak wyszło, nie? Byłem mega ulany, granie w LOLa przez kilka lat na pewno mi w tym nie pomogło, bo stałem się jeszcze bardziej mega ulany. Próbowałem walczyć ze swoją wagą na siłowni, ale po pewnym czasie zaczęło mnie to nużyć i straciłem do tego motywację, więc uznałem, że kurde, w sumie nieraz mi się zdarzyło z kimś tam przypychać czy klepać, a może bym spróbował sobie sportów walki. No i bang. Miłość od pierwszego obejrzenia? Miłość od pierwszego obejrzenia w chuj. Okay. Strasznie lubię, strasznie. Walka sprawia mi ogromną przyjemność. W sensie, ja jestem typem, który dostanie w mordę i cieszy się od ucha do ucha, że może stoczyć fajny pojedynek. Czyli mówisz, że już trenujesz? Czekaj, rozmawiałem z twoimi kolegami z klubu prawie 2 lata. Nie? Półtorej roku około? Nie, wiesz co? Przez pandemię mieliśmy długo zawieszone treningi, tak naprawdę ćwiczę... Na starej sali u Sebastiana jeszcze trenowałeś, czy już tutaj na nowej, jak na Wiśle trenują? Na starej jeszcze trenowałem, więc trenuję ponad rok, ale jakby wiesz, wziąć pod uwagę przerwy covidowej, to ten trening w ciągu, wydaje mi się, że nie ma jeszcze roku. I powiem ci, że teraz, kiedy zaczynam wchodzić w ten poważny cykl treningowy, gdzie dokładamy tych jednostek tygodniowo, no bo wcześniej to trenowałem, mam na myśli 2 razy w tygodniu. Teraz zaczynam ćwiczyć 2 razy dziennie. Przez 5 dni w tygodniu. No to stary, ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że ja tak naprawdę trenowałem i zdaję sobie sprawę dopiero teraz, kiedy zaczynam nabierać tego rozpędu treningowego. No ja właśnie widzę, z jakimi zawodnikami ty trenujesz, bo to są, no, zawodnicy... A wszyscy cierpią na likantropię. Są jebanymi kotami. No trzeba powiedzieć, że... Likantropia to z Harry'ego Pottera, to są ci, co się zmieniali w zwierzęta. Wstyd mi tego nie wiedzieć, bo pewnie... Nawet BDS nawinął w jakimś tekście. Tak, wstyd mi tego nie wiedzieć, bo w komentarzach zawsze ludzie piszą, że Harry Potter przeprowadza wywiady. Tak. Dobra, Disu, to kiedy mniej więcej możemy się ciebie spodziewać w klatce? A kiedy przyjdziesz na trening? 1-1. Dzięki, i to pytanie zostawiamy otwarte, ale wydaje mi się, że na High League'u mam nadzieję 2. Ja bym chciał jak najszybciej, a jak się to poukłada, nie wiem, bo nie mogę nam tego obiecać. Dobra, w takim razie do zobaczenia w klatce, do zobaczenia na treningu i co? Powodzonka. Dzięki stary, do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się, cześć, zostawcie mu łapę w górę. Dzięki.